Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej oraz koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Witam serdecznie, kłaniam się. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze, witam Państwa. Działania... FSB wobec przeciwników politycznych Putina. To temat, który chciałbym z panem doktorem poruszyć. Każde państwo różne metody polityczne wykorzystuje do tego, aby zrealizować swoje cele. Jak to wygląda w przypadku służb specjalnych Federacji Rosyjskiej? Tak, każde państwo stara się realizować swoje cele polityczne, ale. Można powiedzieć, że większość krajów europejskich te cele osiąga, nie mordując przeciwników politycznych, czy obecnie rządzących, tylko w drodze dyskusji i nawet sporów, ale w sposób no, można powiedzieć, pokojowy. Natomiast od pewnego czasu, właściwie od okresu, kiedy to do władzy doszedł Władimir Władimirowicz Putin, Sytuacja w Rosji troszeczkę się zmieniła. Oczywiście na początku swoich rządów, pan prezydent, który trzeba pamiętać, pochodzi e, wcześniej z KGB. A teraz FSB miał e, pewne kontakty. E, był szefem zresztą FSB przez e, pewien okres czasu. E, kiedy w 1999 roku e, Borys Jelcyn przekazał mu władzę, no, od tego czasu tak naprawdę rządzi Rosją. To proszę zobaczyć, e, to jest już ponad 20, e, niedługo 22 lata. Więc to, to rzeczywiście jest bardzo długi okres e, czasu. E, właśnie Putin. Wykorzystuje służby do realizacji pewnych celów. Celów e, no. Nieetycznych, niezwiązanych z, jak my uznajemy za działania, tak, które powinny wykonywać służby. Pewne środowiska, nawet w, nas, w naszym państwie, przedstawiają Federację Rosyjską jako państwo nowoczesne, demokratyczne. Jest to zupełnie inne państwo. Tymczasem, jak tak patrzymy, że jest to państwo, owszem, inne, ale realnie angażujące się w konflikty zbrojne, oczywiście. Słuszne, niesłuszne to jest inna sprawa, ale państwa Unii Europejskiej nie angażują się realnie w konflikty tam, gdzie giną ludzie, a to państwo to czyni. Natomiast to, o czym pan doktor mówi, e, czyni coś jeszcze więcej. E, e, Skrycie taka... to robi również. E, to znaczy... Troszeczkę inaczej, oczywiście w dalszym ciągu prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą w cyberprzestrzeni. Tutaj trzeba o tym też powiedzieć, że rosyjskie służby działają bardzo aktywnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju nośniki, właśnie takie jak internet, media społecznościowe, mają. W na przykład już udowodniono pewien wpływ, na przykład przy referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii, w referendum, jeśli chodzi o Katalonię, w wyborach prezydenckich w USA między Trumpem a panią Clinton. Więc rzeczywiście Rosja jest zaangażowana. Natomiast służby jeszcze są wykorzystywane do tego, żeby likwidować przeciwników Putina. Przeciwników albo pochodzących jeszcze z FSB, z samej FSB, albo przeciwników politycznych, którzy w pewien sposób no, zasłużyli się w Kremlowi oczywiście, w cudzysłowiu, zasłużyli się w ten sposób, że krytykowali go, że stawiali niewygodne pytania, ujawniali pewne informacje. Można powiedzieć, że to wszystko się zaczęło od, no, oczywiście od Anny Politk Polikowskiej, ale no, tutaj ten wątek czeczeński, ale to też służby. Trzeba pamiętać o Aleksandrze Litwinięce który został zamordowany, no, kiedy przebywał już w Wielkiej Brytanii e, na takim swego rodzaju zesłaniu. Był uciekinierem, e, który znał dobrze metody działania Putina. E, został on otruty radioaktywnym, e, radioaktywną substancją i w krótkim okresie czasu zmarł. E, I to zaczęło się powtarzać i rzeczywiście w, e, po 2000 można powiedzieć, w 2015 roku mamy wysyp tego typu działań. To nie tylko Borys Niemcow, który został zamordowany, to przecież polityk, opozycjonista, został zamordowany właśnie w tuż koło Kremla, to jest na no, takim moście, który de facto e, wychodzi na Plac Czerwony, e, czyli centrum miasta przez nieznanych sprawców, no, później przyznali się do tego jacyś tam Czeczeni, ale e, każdy wie, że zostali oni w pewien sposób no, podstawieni, to, to nie było, to nie są e, wiarygodni e, sprawcy, czy na pewno mocodawców, to nie dotknęło. E, w późniejszym czasie bardzo charakterystyczny jeszcze był atak na e, Sergiya Skripala. E, też trzeba o tym pamiętać, że Siergij Skripal to był też agent jeszcze KGB, później FSB. On został skazany w 2004 roku. Wyjechał do Wielkiej Brytanii i póki, e, to znaczy wyjechał, został wymieniony e, właśnie za innych agentów. I on w Wielkiej Brytanii, no, Początkowo spokojnie gdzieś się zamieszkał, ale później zaczął wyjawiać niektóre tajemnice rosyjskich służb specjalnych, które wydały na niego po prostu wyrok śmierci. I e, został ten atak przeprowadzony w marcu 2018 roku taką substancją Nowiczuk. To po raz pierwszy właśnie Wielka Brytania była w szoku. Ktoś na jej terytorium Próbował zabić człowieka, próbował wyeliminować przeciwnika. To Londyn, wtedy Teresa May była premierem, przeprowadził wręcz kampanię, przyjrzał się biznesom tych Rosjan, którzy byli związani z Kremlem. To wszystko doprowadziło do tego, że te relacje, Europa, Rosja jeszcze bardziej się popsuły, bo pierwsze to Ukraina. No, to politycy unijni zrozumieli, że sami siebie muszą zacząć chronić. I, i te relacje no, nie mogą być tak jak dotychczas, bo inaczej będą, że tak powiem, truci i będą wypadać z pięter za każdym razem przypadkiem. Tak. I e, sytuacja powtórzyła się e, tym razem e, z działaczem opozycji, przeciwnikiem Putina, z Aleksiejem Nawalnym, którego próbowano też otruć właśnie, kiedy leciał samolotem z Syberii właśnie do Moskwy. I rzeczywiście to raczej nie podlega tutaj dyskusji, że maczały w tym palce służby rosyjskie, czyli każdy niewygodny świadek pewnych działań e, politycznych, szczególnie Władimira Putina, jest nie tylko oskarżany medialnie przez e, tutaj e, pewne gazety, telewizje różnego rodzaju pro-kremlowskie, ale również na jego życie czyhają nieznani sprawcy. Tutaj e, ci, o których pan e, doktor był e, raczył. W powiedzieć Wiemy, że jest jeszcze bardzo, bardzo wielu tak, innych ludzi w całej tak. Europie, którzy no, są mordowani. I tylko dziw wierzę, że państwa demokratyczne, które również mają swoje służby, nie są w stanie na to zareagować. Można powiedzieć, że szczególnie po Skripalu, po przypadku właśnie tego człowieka, Europa inaczej patrzy na działania służb rosyjskich. I to myślenie... Na pewno również u nas nie trzeba o tym przekonywać, ale Europa Zachodnia nie doświadczyła tego, co my. Inaczej patrzymy na ten świat i na własne bezpieczeństwo. Dziękuję Panie Doktorze za nasze spotkanie. Dziękuję. Państwu dziękuję również za uwagę. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa.